sporo na temat przede wszystkim nowego singla Jesteś już mój, jesteś już moja. Ten utwór jest już za nami, przed nami kolejna porcja kawałków prosto z płyty Sobotaż, którą będziemy również dzisiaj promować. No właśnie, tutaj takie z mojej strony też pytanie, czy nie odnosisz wrażenia, że muzyka, którą tworzysz, jest jak gdyby nie wspierana przez mainstream i czy, nie wiem, w jakiś sposób wy, artyści, nazwijmy to, w tym klimacie zamierzacie w jakiś sposób próbować, nie wiem, przeforsować waszą muzykę również, żeby docierała do mas, czy też macie swój własny klimat? Trudno jest nam wziąć i pójść do mediów i coś z nimi przeforsowywać, no. Mm-hmm. Tam są dyrektorzy dyrektorów, kierownicy produkcji, prezesowie i jakby to trzeba docierać do takich ludzi. Ja jako artysta uliczny, wydający płytę, jakby nie ma szans, żebym ja w ogóle, wiesz, nawet zdobył numer telefonu do takiej osoby. Wszystko to się dzieje przez ich sekretarzy, przez ich przez menadżerów, czy ludzi prowadzących jakieś audycje i tak dalej. Ale tak naprawdę wpływ na to, co się dzieje w mediach, jest na samej górze tych mediów. Jakby co my możemy robić? No to, co my robimy po prostu. To nie chodzi tylko o moją muzykę, tylko wszystkich artystów hip-hopowych w Polsce. Więc no jest takie coś jak internet, jest YouTube, jest wiele innych stron, w których można za darmo dawać ludziom swoją muzykę, można reklamować się tam, rzucać filmiki, nie filmiki, wszelkie akcje promocyjne, można docierać do ludzi z tymi akcjami teraz poprzez internet. Jak na dzień dzisiejszy jest to jedyna alternatywa, że tak powiem, do medii. Ale co, no to nie oznacza, że my wcale już olaliśmy te media i nam na nich nie zależy. No nie wiem, pewnie niektórzy artyści powiedzą, że mają to gdzieś i zresztą słyszałem niejedną taką wypowiedź, że ktoś tam ma głęboko gdzieś radia, telewizję i wszystko, że jest okej, bez tego spoko, nie ma problemu, jest okej. Ja chcę docierać ze swoją muzyką do jak największej liczby ludzi, chcę promować hip-hop, chcę promować Szczecin i nie chcę go promować dla kilku tysięcy po prostu ludzi, którzy są stricte zainteresowani tą muzyką, tylko chcę pokazywać innym ludziom, że hip-hop to też jest sztuka i że to jest najważniejsza ze sztuk i że wszyscy ludzie, którzy ją to tworzą, tworzą ją naprawdę zaangażowania i serca. I my będziemy atakować media. Moja menadżerka wysyła raz w tygodniu do tych samych ludzi maile z nowymi propozycjami albo powtarza te same maile, do kogo może dzwoni, rozmawia na te same tematy, próbuje przekonywać ludzi, którzy prowadzą te powiedzmy telewizję i radia, że to jest dobre, że przecież my mamy lepsze wyniki niż niejeden celebryta, którego wy wspieracie, którego promujecie, który już jest dawno wypromowany. Moi ludzie mają o wiele lepsze od nich wyniki, to nie, że trochę, znacząco. I dlaczego nie chcecie nam tam wpuścić? No oczywiście wyjaśnienie jest multum i milion i czasami to jest nawet na zasadzie, bo mogę tak zrobić i tyle, no nie? I na to już nie ma argumentu, że coś jest lepsze, skoro ktoś mi ci odpowiada, że i co z tego, jak ja mogę tego nie puścić i tego właśnie nie puszczę, bo to ode mnie zależy. Ale widzisz, to jest właśnie... Ale to nie znaczy, że mój menadżer nie weźmie i nie zadzwoni za tydzień znowu do tej osoby i znowu nie będzie z nią rozmawiał i jej przekonywał. No taka jest robota mojego menadżera i wielu menadżerów lub artystów, którzy sami są sobie menadżerami i tak to wygląda, no wiesz, my nie przestajemy za rok, za dwa, może ktoś zmieni się na stanowisku dyrektora artystycznego jakiejś telewizji i okaże się, że on jednak kocha hip-hop i zaraz będzie, wiesz, w polskiej telewizji mnóstwo hip-hopu, ale nie będzie go, jak wszyscy pomyślą, aha, to oni nas nie kochają i nie chcą, no to my ich olewamy, już nic od nich nie chcemy. No przecież może za jakąś chwilę się okazać, że to my będziemy przodować w mediach między innymi gatunkami muzycznymi. Że nastąpi jakaś, powiedzmy, nie wiem, moda, tak? Na wasz gatunek. Tutaj się... No na to nie chodzi już o modę, bo to nie zależy od mody. Jak widzisz, było wiele razy moda na hip-hop w Polsce, hip-hop polski i tak dalej. I wiesz, jednym razem zażarło to i było go pełno w mediach, a w innym razie po prostu było go pełno w internecie. Sprzedaże płyt przekraczały złote płyty, czego się nie zdarzało artystom tym, powiedzmy, z wyższej półki, czyli celebrytów tych takich, bo nie chodzi mi o jakość ich muzyki, tylko chodzi mi o to, o ich promowanie w mediach, no to wiesz, no nieraz tam wiesz, bo pewnie się interesujesz tym. Dokładnie. Nieraz sprzedaż niejednego rapera płyty była o wiele lepsza od sprzedaży tam artysty
który ma, wiesz, leci w Vivie, w TVN-ie, w rozmowach na śniadanie jest i tak dalej, no nie? Tak, sprzedaż płyty. To nie oznaczało, że ten artysta był w mediach, prawda? Więc nie jest tą kwestią mody, tylko kto jest na górze i kto tam na górze chyba lubi jaką muzykę, albo może kogo zna, nie wiem, no nie mam pojęcia, Na pewno ma to też znaczenie. I czym oni się kierują w doborze tego, co ma lecieć w ich stacjach. Tutaj się Bungo dosyć kontrowersyjnie podsumował sprawę. Czy nie sądzisz, że dzisiaj hip-hop, mimo że jego pozycja jest jakby umocniona na rynku, staje się coraz mniej popularny? No ja osobiście jestem zupełnie niezgodny z tą opinią. Podejrzewam, oczywiście, że ty również. Pewnie, że nie. Nie wiem, czym argumentowałby ten kolega swoją wypowiedź, bo to też by było ważne dla mnie, żeby się ustosunkować do tego. No ja tak nie uważam. Ja jako debiut nie osiągnąłem złotej płyty, ale wiesz, nie mogę też narzekać. Sprzedałem dość sporo płyt. One się ciągle sprzedają. Wielu artystów, z którymi rozmawiam, też sprzedają płyty. Wiesz, grają koncerty. No na tym się też zarabia pieniądze. Przecież nie jesteśmy do lamusa i nikt nie chce słuchać hip-hopu. Przecież tak nie jest. Jest wielu dzieciaków, które tego słuchają. Co chwilę się słyszy o jakichś pierwszych miejscach, nie wiem, to się lista Alice nazywa, tak? Czy lista sprzedaży? Nie dokładnie. Wiem dokładnie, bo nie mogę się tym interesować. Ale ja to nawet wiem po naszej stacji, tak? Wielokrotnie jak prowadzimy programy, to bardzo często są zamówienia właśnie utworów hip-hopowych, rapowych. Mamy dzisiaj wieczór rapowy przez 3 godziny. To są programy, które cieszą się albo największą, albo prawie największą popularnością w całej naszej stacji. Nie lista przebojów, kiedy się gra komercyjne kawałki itd. Nie, wiesz, tu powiedzieć o tym, że hip-hop gdzieś zepchany w ogóle na margines muzyki i w ogóle nikt nie chce tego słuchać i wszyscy tego nie lubią, w ogóle to jest zła muzyka, bo to przemoc i w ogóle narkotyki i nie wiadomo co jeszcze. Przecież to jest zupełna nieprawda, tak tylko mówią laicy i ludzie, którzy boją się hip-hopu, boją się rapu i to wszystko, przecież sam, tak jak powiedziałeś, poparcia do tej muzyki w twojej audycji, w twoim radiu jest już mnóstwo i często więcej niż poparcia dla innej muzyki. Dokładnie tak to wygląda. Tutaj nawet Dawid powiedział, ty oraz wielu innych artystów robicie bardzo dobrą muzykę, która mówi o tym, co się dzieje. Nie masz wrażenia, że wychowujecie w pewnym stopniu młodzież, bo moim zdaniem tak właśnie jest. To od Dawida pytanie. To zawsze tak było w każdej dziedzinie muzyki, że artyści w jakiś sposób wpływają na młodzież, nie tylko na młodzież, bo przecież i na dorosłych ludzi. Ja często już teraz jako 34-latek słucham czasami czyichś utworów i mówię, kurde, przecież tak jest i faktycznie ja o tym wiem, tylko ktoś to musiał nazwać. Dokładnie. Oczywiście, że ktoś musi wypowiedzieć pewne słowa, które ty właściwie wiesz, znasz ich znaczenie i wiesz, że tak jest, ale żeby doszło to i dotarło do ciebie, musisz to usłyszeć od kogoś innego po prostu, albo sam to wypowiedzieć, jeżeli na to wpadniesz, no nie? Pewne rzeczy muszą być wypowiedziane, żeby do końca zostały zrozumiane i przyswojone. No i tak to, a muzyka jest dobrym sposobem, żeby ten przekaz w jakiś sposób... Dokładnie. Wszystko jasne. Jeszcze tutaj Siaga, tudzież Siaga, nie wiem jak się czyta, masz liczną armię fanów, słuchaczy, jesteś spełniony jako artysta, czy też brakuje ci czegoś i można spodziewać się po tobie nowych eksperymentów muzycznych, jak i spoza branży? Spoza branży to nie wiem, co on miał na myśli. No ja też, szczerze mówiąc. Także trzeba mi tu odpowiedzieć. Jeśli chodzi o muzykę, to oczywiście nie będę się nigdy zamykał na nurty muzyczne. Słucham każdej muzyki, już to mówiłem w niejednym wywiadzie. Potrafi mnie zainspirować wszystko. Nakręcić również mnie potrafi wszystko. Kiedyś taki chłopak powiedział mi mądrą rzecz. Bardzo, bardzo dawno w czasach jeszcze, wtedy chyba nie byłem pełnoletni. Gdzieś tam spaliliśmy papierosy na jakimś murku i podjechało kilku gości BMW, wtedy to było, się nazywało chyba BMW Rekin, on miał taką mordę w kształcie jakby rekina, ryby, nie wiem. Wysiedli z samochodu, puścili głośno disco polo i jako taki młody buntownik ja powiedziałem, tam, co to jest w ogóle, co to, oczywiście trochę innymi słowami na antenie nie będę ich stosował. I mój starszy kolega wtedy do mnie powiedział, słuchaj, nie musisz teraz zwracać na to uwagi. Właściwie jak chcesz, to może nawet nie wpadać w twoje ucho, bo taką możliwość masz. Możesz, tu jesteśmy zajęci swoimi sprawami, swoimi rozmowami. Ale pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś kiedyś by odciął cię od muzyki na jeden dzień chociażby, to ten, kto włączy ci to, co teraz leci, czego ty nie lubisz, to będzie dla ciebie błogosławieństwem. Muzyka nieświadomie wywala w nas adrenalinę, endorfiny i tak dalej. I w momencie, kiedy jej brakuje, też nieświadomo jakby trochę przygasamy, ponieważ
my nie czujemy tego jak organizm, wiesz, to są dawki, które dostajemy codziennie, kiedy słuchamy muzykę, więc nie są, wiesz, nie dostajemy jakichś euforii.